Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Ja jestem WTS, a dzisiaj Akademia Jazdy. Najnowsze wieści z blogu SCF Software. Aktualizacja 1.52. Dopiero co mieliśmy aktualizację 1.51, a już zapowiedzieli nam, że w aktualizacji 1.52 powstanie Akademia Jazdy, tak zwany Driving Academy. Z przyjemnością informujemy, że wraz z aktualizacją 1.52 zostanie wprowadzony nowy moduł gry dla Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Driving Academy. Ta darmowa aktualizacja będzie zawierać zestawy scenariuszy, które mamy nadzieję nauczą naszych graczy kilku rzeczy o prowadzeniu i manewrowaniu ciężarówką w zabawny i wciągający sposób. Wkraczamy na nowe terytorium zainspirowani wieloletnimi opiniami graczy, którzy mówili nam, że nasze gry pomogły im zrozumieć podstawy prowadzenia ciężarówki. Wielu z nich korzystało z nich, aby poczuć, jak prowadzić ciężarówkę i przyczepę, nauczyć się manewrować i cofać. Mając to na uwadze, pomyśleliśmy, że pójdziemy o krok dalej, wprowadzając serię wyzwań specjalnie zaprojektowanych w celu poprawy i rozszerzenia tych umiejętności. I słuchajcie, Driving Academy pomoże graczom nauczyć się prowadzić ciężarówkę, od podstawowej jazdy po nawigowanie po skomplikowanych trasach i skomplikowane manewry parkowania ze szczegółowym wyjaśnieniem za pomocą instrukcji jazdy, w tym diagramów, wskaźników i kierunków. Ten nowy moduł gry zapewni Ci różne scenariusze o rosnącym stopniu trudności, zainspirowane instrukcjami podawanymi w prawdziwym uczniom. Chcieliśmy również umożliwić kierowcom analizę ich jazdy, dlatego wprowadziliśmy również nową funkcję powtórki do tego modułu gry. I słuchajcie, tak się zapowiada właśnie 1.52 Update Driving Academy. I słuchajcie, w menu będziemy mieli dodatkowy panel właśnie z Akademią Jazdy. Będziemy mieli do wyboru, oczywiście będziemy musieli odblokować poszczególne osiągnięcia. Na przykład będzie pokazane, że musimy wyregulować sobie oparcie, kierownicę, lusterka, później kamera, później jakieś dojazdy, kierunkowskazy, wszystkie cofanie na przykład do linii i zatrzymywanie się w odpowiednim miejscu. Tutaj widzicie plac manewrowy, na którym mamy przygotowane ciężarówki do jazdy. Czy na przykład tutaj miejsce, jak musimy dojechać i zatrzymać ciężarówkę w odpowiednim miejscu, tak żeby nie była za daleko, ale żeby nie uderzyła w przeszkodę. Driving Academy będzie też w American Truck Simulator, jak zwykle. I tutaj mamy pokazane diagramy, jak na przykład podłączyć naczepę, odpowiednio wycofać ciągnikiem, żeby podłączyć naczepę, jak z naczepą zaparkować prostopadle, równolegle, jak zaparkować po skosie, wjechać pomiędzy dwie ciężarówki prostopadle, czy na przykład tutaj równolegle. Będziemy mieli oczywiście wszystkie jakieś szczeble danego wyzwania do zrobienia i będziemy musieli wszystkie je zaliczyć. No jest to coś niesamowitego. Tutaj na przykład jazda po łuku, cofanie, wjeżdżanie równoległe. Słuchajcie, naprawdę masa rzeczy. Zobaczcie, jaki tutaj skomplikowany plac manewrowy. Jazda po łuku, w tą i w tą, samym ciągnikiem do przodu, do tyłu, tutaj w ciasne alejki i tutaj.
Słuchajcie, to naprawdę wygląda na trudne miejsca, które będziemy musieli odpowiednio, czy na przykład jazda po rondzie. Tutaj zobaczcie, bardzo ciasne zakręty, łamanie się z naczepą właśnie w bardzo ciasnych zakrętach. A teraz pomyślcie, że tutaj jedziecie, tak jak pokazuję kursorem, i skręcacie w bardzo ciasnych łukach, mieścicie się tutaj, dojeżdżacie, a później musicie cofnąć. I wtedy zobaczcie, jakie to trudne jest. Naprawdę trudne, trudne, bardzo trudne wyzwania. Zapowiada się, że będziemy mieli masę roboty. Tutaj na przykład słupek, dwie ciężarówki, parkowanie równolegle do tych ciężarówek, ale po skosie. No słuchajcie, zakręcanie na skrzyżowaniu ciasnym. Tutaj informacja, że najechaliśmy na słupek, od razu nam tutaj mówi w prawym górnym oknie, że mamy najechanie na słupek. No słuchajcie, masa tego, tutaj zaparkowane ciężarówki, musimy między nie wjechać. Naprawdę masę screenshotów nam pokazali, z czym, słuchajcie, będziemy się mierzyć za sterami ciężarówki. Naprawdę zobaczcie tutaj, jakie przejazdy ciężarówką, tędy, tędy, tędy. Jak tutaj się złamać? Z takiej ciasnej ulicy tutaj się złamać i tutaj. Nie wiem. To będą naprawdę ciężkie próby, ale będziemy próbować. Będziemy próbować. O, tutaj na przykład wjeżdżanie. Tutaj słup, ale będziemy wjeżdżać w odpowiednie miejsce. Tutaj niezaliczone, bo uderzenie w słupek. No i niestety to już koniec screenshotów, dlatego Driving Academy bardzo, bardzo mi się podoba pomysł tego. Jeżeli okaże się, że SCS Studio zaproponuje nam jazdę w multiplayerze na Driving Academy, to będzie naprawdę super. Będziemy przed wejściem do firmy mogli sprawdzić kierowców, jak to będzie wyglądało, ale słuchajcie, zobaczymy, czy będzie multiplayer w tym, czy nie. Na razie mamy samą zapowiedź Driving Academy i z tym na razie zostajemy. W przyszłości pewnie zobaczymy kolejne wpisy, zanim 1.52 nadejdzie. Przypominam, że czekamy jeszcze na Grecję. Słuchajcie, a teraz przejdziemy do gry. I jesteśmy już w grze. I słuchajcie, dzisiaj dalsza część trasy po Bałkanach, tak jak było na wczorajszym streamie. Jechaliśmy z Albanii do Słowenii, a dzisiaj ze Słowenii do Chorwacji. Krótki odcinek, ale to dlatego, że mam mało czasu, żeby wgrać wam ten odcinek. Nagrywam go w poniedziałek i w poniedziałek ten odcinek ma się ukazać. Słuchajcie, 12 ton z Maribor do Rijeka Chorwacji i jedziemy. Wsiadamy do ciężarówki. Ja wsiadam do mojego DAFA. Skręć w prawo.
My sobie radzimy. My sobie radzimy w miarę dobrze. Nauczyliśmy się jeździć nie w Driving Academy, ale na drogach. I nie zahaczać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Super! Zielone światło mam. Jedź prosto. Dobra, chyba możemy już zamknąć okno. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony. Tak właśnie myślałem, że tutaj w prawo. Dobra, ja to okno zamknę. Będziemy mieli trochę ciszej. Słuchajcie, do przejechania mamy zaledwie 230 km z hakiem. Powinniśmy wyrobić się w czasie pracy, ponieważ czasu pracy zostało nam 4 godziny 15 minut, a na dojazd pokazuje nam 3 godziny 17, więc powinniśmy się wyrobić, a czy się wyrobimy, to zaraz się okaże. Ale czasu na sen nie mamy, ponieważ jest środa 10:37, a ładunek do 19:13 musi zostać dowieziony. Więc jakby nie patrzeć, musimy się sprężać. Tutaj możemy 90, więc od razu... O, ktoś mi tutaj na minusy wchodzi w firmie. Mamy przejazd tunelem, więc zapalamy światła. Dojeżdżamy do granicy. Wypadałoby zwolnić. Ciężarówki na prawo. Tu do 30. Pan był pierwszy, to przepuszczę go. Nie zamknij się, szlaban. Dobra. Nie mamy żadnej informacji, gdzie wjechaliśmy. To już będzie Chorwacja. Przychód, proszę. Inni kierowcy robią przychody. Bardzo ładnie. Szkoda, że nie możemy zatrzymać się na 45 minut, żeby wydłużyć sobie czas pracy. Przydałaby nam się taka przerwa, wtedy na pewno byśmy zdążyli dojechać na czas.
Dobra, i tutaj mamy 90. Kolejny tunel. I nie ma informacji, że jesteśmy na Chorwacji. Nie wiem czemu. Akurat tutaj nie ma tej informacji. Te informacje powinny być. No i nam kolega wjechał. No dobra, musimy tędy przejechać. Tam z boku nieczynne. Dobra. I teraz nasza kolej. €29 za odcinek i jedziemy. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, co wy uważacie na temat Driving Academy. Jak wam się wydaje, czy to jest dobry pomysł, czy zły, że poświęcają uwagę właśnie na coś takiego. Chciałbym poznać wasze zdanie, co wy uważacie na ten temat. Przy okazji też chciałbym się podzielić, że dochodzimy do coraz większej liczby subskrybentów, coraz więcej widzę osób na kanale, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się powiększyć nasze grono i będzie nas coraz więcej. Przypominam, że prowadzę firmę RICO, Europejska i Amerykańska Wirtualna Spedycja, która ma na celu tylko zjednoczenie graczy, którzy chcą jeździć wspólnie. Natomiast nie trzeba wykonywać żadnych limitów miesięcznych. To wydaje mi się, że jest całkiem fajne, że możecie jeździć na spokojnie, to ile ma czasu na jazdę, bez jakiegoś dodatkowego napinania się, że muszę przejechać, bo mnie z firmy wyrzucą na przykład. Wydaje mi się to dobrym podejściem, jeżeli chodzi o firmę. Słuchajcie, przejedziemy sobie tędy. Oni wszyscy pojechali tam. Jeżeli macie ochotę dołączyć do firmy, w opisie filmu macie stronę z naszym tachografem i wystarczy złożyć podanie w firmie RICO, Europejska i Amerykańska Wirtualna Spedycja. Zapraszam was serdecznie do dołączenia do nas, no i do wspólnej jazdy, do robienia kilometrów, do wspólnej jazdy. Myślę, że to bardzo, bardzo fajny system. Słuchajcie,
Pozostały nam 90 km. Powoli dojeżdżamy. Dobrze, bo chciałbym, żeby ten odcinek był... Słuchajcie, ostatnio mi się to zdarza dosyć często, że wyłączam sobie niestety, ale ciężarówkę. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić przypisania tych przycisków. Właśnie ze względu na to, że czasami potrafię zgasić sobie ciężarówkę. Kikowica, 2000 metrów. Dobra, mamy zjazd na Kikowice. 2000 metrów. Ja sobie włączyłem utrzymywanie pasa ruchu. Jak to w nowoczesnych ciężarówkach. Tyle, że dojeżdżamy do kolejnych bramek. W Eurotrucku tych bramek mamy zazwyczaj bardzo dużo. O, słuchajcie, godzina 19 zostało czasu pracy. Pamiętajcie, że przez bramki 30 na godzinę zawsze przejedziecie. Nie powinno z tym być problemu. Tylko trzeba zwolnić do 30 na bramkach. Inaczej możecie uderzyć w szlaban, jeśli pojedziecie szybciej. 36 km do celu. Piękne rejony, zielono, fajnie. I słuchajcie, zjeżdżamy do... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Split. No my tutaj już zjeżdżamy. Zjedź w prawo. Tutaj już nas prowadzi. Przygotuj się do skrętu w prawo. Bakar Split. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony. Teraz na lewo. Tutaj mamy jakąś parking. Mamy też firmę z ciężarówkami MAN, ale mamy też parking. Stację benzynową bez miejsca do spania. Zaraz sobie będziemy musieli znaleźć jakieś miejsce do spania. W tym tripie mamy już 4700 km, więc całkiem niezły trip. Niedługo będziemy, słuchajcie, właśnie z tych zachodnich Bałkan będziemy zjeżdżać do bazy. A teraz jedziemy do Stokes. Tutaj
tutaj wszędzie w mieście 50. Chociaż momentami przejeżdżamy w takich miejscach, że myślę, że mogłoby być spokojnie podniesione do 60 albo nawet 70. No ale skoro jesteśmy w jakiejś dzielnicy przemysłowej, no na rondzie, wiadomo, zjedź o, drugim zjazdem. Tutaj nawet do 30. Zjedź z ronda. I tutaj kolejna stacja, która nie ma spania, ale spanie było gdzieś, nawet nie spojrzałem gdzie. Przygotuj sobie się do skrętu w prawo. Okno otworzymy. Skręć w prawo. 19 minut. 19 minut nam zostało. Ale już jesteśmy. Tutaj gdzieś musimy się rozładować. Koniec trasy. Słuchajcie, zatrzymam się na chwilę. Tam musimy wjechać. No dobra. Okej. Chyba już możemy skręcać. Dobra. Musimy uważać na ten wózek widłowy. Dobra. I powoli. Dobra. Dobra. Jeszcze kawałek w lewo. Dobra. Dobra, może wydaje mi się, że może być, więc gasimy wszystko.
I słuchajcie, wychodzimy z ciężarówki, idziemy na tył i rozpakowujemy. Pięknie. Dojechane, płyty warstwowe dowiezione. Robię zdjęcie do rozliczenia i sprawdzam aktualne oferty pracy. Zagrzeb. Słowenia, ale Lublana. Lubiana albo Lublana. Ciężko mi powiedzieć. Co mamy jeszcze? Do Maribor to już byliśmy. Do Wiednia, do Austrii. 20 ton nawozu. Albo do Włoch. Pompy 14 ton. I to jest fajny ładunek. Akurat będzie na albo na moją jazdę, albo na wspólną jazdę z wami. Jeszcze do końca nie wiem, ale przyjmę to zlecenie. Tutaj mamy się załadować, więc od razu to zrobimy. Proszą nas o przeparkowanie ciężarówki. Dobra. Okej. Musimy to zrobić szybko, bo już mamy koniec czasu pracy. Musimy gdzieś odpocząć. Dobra. Okej. I słuchajcie, ładujemy. Musimy na piątek dojechać do godziny 19. A mamy 907 km. Jest środa, czyli czwartek i piątek, dwa dni jazdy. Powinno nam starczyć. 14 ton to ośkę możemy podnieść. I słuchajcie, wsiadamy i szukamy miejsca do pauzy. I najbliżej mamy tutaj miejsce do pauzy. Bo tutaj to dopiero na wyjeździe. Chociaż słuchajcie, nie, 56 minut, żeby tutaj dojechać. 56 minut. No nie. W drogę. Słuchajcie, zrobimy sobie zdjęcie, może tym razem z góry, na ciężarówkę, tylko że zmienimy sobie szóstka, jest fajna.
Zobaczmy szóstkę. Okej, zobaczmy. O, to jest ładniejsze. Dobra, dziewiątka jest ładniejsza. Jeszcze światełka. I robimy fotkę. Dobra. I słuchajcie, zero czasu jazdy. Jak najszybciej udajemy się. Jak najszybciej udajemy się do miejsca spania. Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, wyjedźmy z tej firmy. Pewnie zaraz dostaniemy jakiś mandat. Wiem, że dopada mnie zmęczenie. Muszę się tylko przeparkować. O, krawężnik. Trzeba uważać. Dobra. Obliczanie nowej trasy. Gdzie tutaj jest to spanie? Szybciutko musimy znaleźć. Stacja jest. Jest. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. No i już mamy mandat za przekroczenie czasu pracy. Słuchajcie, chyba tutaj. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Zawróć, kiedy będzie to możliwe. Dobra. Przeliczam trasę. I tutaj... Zawróć, jeśli to możliwe. Znajdziemy inną trasę. Zawróć. Dobra, zmieściliśmy się. Szukanie nowej trasy. Dobra, teraz postarajmy się stanąć równo. Dobra. I kawałek do przodu. I stajemy i odpoczywamy. Światełka. Gasimy. I ja robię przerwę do godziny 21 tym razem. I do rana do godziny 7 spanie. I jedziemy od nowa. Ale to już nie w tej jeździe. Tutaj robimy zapisz, pauza, zapisz, tak. I na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeżeli obejrzeliście cały odcinek, koniecznie zostawcie komentarz, że widzieliście całość. Będzie mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Widzimy się już w środę
W kolejnym odcinku, jeszcze nie wiem z czego, ale widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się też w środę na live. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. To dla mnie bardzo ważne. Trzymajcie się. Cześć.